dzisiejszym odcinku pokażę Wam kilka wpadek, które mogliśmy widzieć w serialu 19+. Pierwszą wpadkę wysłała mi Karolina. Link do jej Insta macie w opisie. Wpadka pochodzi z 303 odcinka. Wtedy Iwona i Irek kłócili się z powodu Melanii, bo dziewczyna powiedziała całą prawdę o związku Melanii z Jankiem. Nie byłoby tu nic dziwnego, gdyby Iwona nie popatrzyła na kamerzystę. Ciekawostkę wysłała mi Ania. Link do jej Insta macie w opisie. Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale żona Wojtka już zagrała w 19+, dokładnie w 126 odcinku. W tym odcinku była koleżanką z pracy Kasi, która została zwolniona przez swojego szefa. Drugą wpadkę wysłał mi Paweł. Link do jego Insta macie w opisie. Kadr pochodzi z 339 odcinka. W tym odcinku Iwona została wezwana do Scarface, ponieważ Szymon zajmował się córeczką. Wpadka pojawiła się dokładnie w 12 minucie i 46 sekundzie. Nic nie widzisz? Bo ja też. Trzecią wpadkę wysłała mi Julia. Link do jej Insta macie w opisie. Wpadka pochodzi z 420 odcinka. Wtedy Kasia, Iwona i Zuza były rozczarowane facetami. Niby tam nic się nie dzieje, a jednak pojawiła się wpadka, bo Kasia przyniosła wpisowe, czyli butelkę wina, a w tej butelce było sucho jak na pustyni. Czwartą i ostatnią wpadkę na dziś wysłał mi Kacper. Link do jego Insta macie w opisie. Kadr pochodzi z 345 odcinka. Akcja toczy się w Addiction. W tym odcinku Oskar wyjechał do Hiszpanii. Marta i Lena chciały go znaleźć, jednak już było za późno. I podczas rozmowy Lena powiedziała takie coś. No bo tak napisał. Mi Marcin napisał, że jest u mnie. A chyba powinno być Marcie. O której wpadce wiedziałeś przed tym filmem?